Inspiracja książką Nienasycony. Robert Lewandowski. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dzisiaj w serii inspiracji książkowych, filmowych, dzisiaj książka będzie o książce Nienasycony Robert Lewandowski. I możecie zadać pytanie i się zastanawiać, Marcin, po co mamy czytać o tych milionerach, po co mamy czytać o tych gwiazdach, po co mamy to wszystko, na co dzień tego wszystkiego jest w telewizji, w internecie, w gazetach, wszędzie na okładkach są ci ludzie. I co to ma wspólnego z sukcesem, takim moim sukcesem, co to ma wspólnego w ogóle z tym, żebym ja miał jakkolwiek lepsze życie, tak? I po co o tym wszystkim czytać, nie lepiej tworzyć jakby swoją historię czy swoje rzeczy. Ja się z tym zgadzam, że najlepiej jest tworzyć swoją historię, najlepiej jest tworzyć siebie, budować swoje środowisko, tak? I swój sukces. Ale nieraz w życiu jest rzeczywiście ciężko i nieraz, jeżeli ustawisz sobie bardzo ambitny plan i cel, no to jest tak, że rzeczywiście no masz taki moment, że chcesz się podać, że jest po prostu ciężko. Druga rzecz jest taka, że jak patrzysz sobie na ludzi, to bardzo często widzisz te takie błyski, widzisz tego Instagrama. Jak to mówi Kamila Rowińska, że porównujesz swoje zaplecze do czyjejś wystawy, tak, czy tam gabloty, tak, czy po prostu tego, co ktoś po prostu wrzuca na tego Instagrama, tak, i widzimy bardzo często na przykład w sporcie, tak, już ten medal. Widzimy to, że ktoś dobiegł na metę tego maratonu, że ktoś wygrał jakieś zawody, a sami widzimy siebie, mówimy, ja pierdzielę, po prostu człowiek przebiegnie kilka kilometrów spocony tak, że nawet nie zrobi selfie na Instagrama, bo po prostu ludzie odlajkują, nie? Jakby tylko szło. No i teraz sobie tak na to wszystko patrzysz i masz dużo swoich przeżyć, które są ciężkie, patrzysz na te osoby, którym wydaje się, że wszystko tak pięknie wychodzi, i mówisz, to bardziej frustruje niż motywuje, tak? Oczywiście to jest fajne i pozytywne, że tam tak jest, no ale jak potem porównujesz to do siebie, to mówisz, jak kuźwa oni to wszystko ogarniają, tak? Gościu milioner, tak? Zarabia miliony na sporcie, zarabia miliony na kontraktach reklamowych, zarabia na swoich biznesach, o czym też nie wszyscy wiedzą, co mnie to interesuje. Gościu ma fajną żonę, fajną rodzinę, jest wysportowany, mówi, jak po prostu jest to możliwe. I ja polecam tą książkę właśnie dlatego, żeby przeczytać przynajmniej to 80% początku tej książki, gdzie jest pokazane, jak ciężko było Robertowi dojść do tego momentu, w którym jest teraz. Ja myślę, że właśnie ta historia jego pokazuje też jego obecnie to, dlaczego on jest taki skromny. Tak, bo jak ja oglądam sobie wywiady z nim, to wydaje mi się, że jak na tą skalę, jak na takiego sportowca, gdzie to jest naprawdę fenomen na skalę kraju, który pobił już wiele rekordów, zarówno krajowych, jak i w Bundeslidze, i cały czas, a przecież to nie jest końcówka jego kariery, tak? On jeszcze ma spokojnie kilka lat przed sobą takiego naprawdę dobrego, zawodowego grania. I patrzysz na to, że mimo wszystko jest taką osobą, by być w miarę, przynajmniej gdzieś tak jak się ogląda w tych wywiadach, normalną, tak, taką, która potrafi też okazać tą skromność, która jest zaangażowana też w wiele akcji charytatywnych. Ale właśnie w tej książce jest pokazane wszystko, jak on do tego dochodził, jak on zaczynał po prostu, jaki wpływ na to mieli też jego rodzice. I to jest bardzo ważna wskazówka i informacja dla rodziców, jak wspierać swoje dzieci, jak to jest ważne w tym, że być może po latach, ale to się gdzieś tam rzeczywiście, można powiedzieć, zwróci, tak? I to będzie taki, coś takiego dla tego dziecka, że rzeczywiście to dziecko osiągnie jakiś sukces. Mamy tu informacje o tym, jak dużo trenował, jak robił to z pasją, ale też o tych wszystkich trudnych momentach, tak? Jak łapał kontuzję, jak grał z starszymi kolegami i nie najlepiej, można powiedzieć, mu tam szło, bo po prostu jeszcze też fizycznie nie dorósł do tego, tak? I mimo, że tam zawziętość była, zaangażowanie było, to po prostu niektóre pojedynki przekrywał. Jest pokazane, jak po prostu w niektórych klubach nie do końca był doceniany, tak delikatnie można powiedzieć, nawet gdzieś tam był wycofywany z niektórych klubów, a jakiś czas później krok po kroku się rozwijał, ale też ile go to kosztowało, tak? To, co my widzimy, kontrakt na miliony i można powiedzieć, wow, już odniósł sukces, a dla niego nadal trudna sytuacja, przeprowadzka, gdzieś tam właśnie i zarówno związane rzeczy z mieszkaniem, z językiem, z całym środowiskiem, które dotychczas było. Coś, co my widzimy, że wow, jak fajnie taki sportowiec jest sobie na ekranie, na którego dziennikarze czekają, tak, jakiś fajnym samochodem odjeżdża. A kto z nas chciałby się przeprowadzać regularnie co kilka sezonów w różne miejsca, zabierać ze sobą całą rodzinę? I to mówię tak zawodowo, nie dlatego, że sobie tak wybraliśmy, że dzisiaj Grecja, jutro Włochy, tak, a za jakiś czas jakieś inne miejsce, tylko że zawodowo przenosisz się z całą rodziną do innego miejsca, do innej szkoły, idą dzieci
z innymi wyzwaniami się spotykamy. Akurat tutaj takiej konkretnej sytuacji nie było z tymi dziećmi, natomiast zawsze staram się jeszcze coś tam jakby pokazać cały punkt widzenia tego, co na co warto zwrócić uwagę, żeby nie patrzeć tylko na ten wierzchołek czy góry lodowej, tak? Bo jak czytam sobie różne artykuły, patrzę na historię sukcesu, akurat prezes Konfrontera Jarek zawsze mi tak mówi, jak coś mu wysyłam jakiegoś linka, on mówi, kurde, to wygląda jak 5% informacji, tak? Że to wygląda właśnie jak taki wierzchołek góry lodowej i nie widzimy tego wszystkiego, co było tam pod spodem, bo to po prostu wygląda zbyt pięknie, zbyt prosto, zbyt po prostu przejrzyście, tak? I tak mówimy, kurde, no to jest wręcz niemożliwe, że aż tak prosto, łatwo im wszystko poszło. I nieraz tak jest, że gdzieś idziemy na jakąś konferencję, poznajemy tą osobę, zaczynamy rozmawiać i jak się dowiadujemy po kolei, jakie tam były wyzwania, ile tam było roboty, że tam były redukcje, że tam były zwalniania ludzi, że tam był płacz po godzinach, tak, że siedzieli, po prostu nie spali po 3 dni, tak, żeby pewne rzeczy były, że im tam kredyty wypowiedzieli, że później znaleźli jakiegoś inwestora, ale mieli go po prostu na jakiś wysoki procent i przez kolejne pół roku to odpracowywali i na końcu i tego wszystkiego nie znajdziemy w większości artykułów, a ta książka jest tak napisana, że naprawdę bardzo dużo jest tam informacji właśnie takich, które dla mnie są ważne, żeby wiedzieć, że po prostu ci ludzie, którzy na końcu osiągają ten duży sukces, to męczyli się po drodze tak jak my się męczymy po prostu i którzy mają tyle roboty, tak jak my mamy roboty i po kolei, owszem, jest dużo rzeczy pozytywnych, bo po drodze też wygrywał przecież mecze, też bramki strzelał, też do domu wracał szczęśliwy, ale oprócz tego była masa treningów, dojazdów, tak, i przeprowadzek i różnych innych rzeczy, a dzisiaj, można powiedzieć, powinniśmy być dumni z tego, że właśnie za granicą reprezentuje nas taki piłkarz, który aktualnie kapitan drużyny, także jest bardzo fajnie, ale też podejście takie do całego zdrowia, do rodziny, do właśnie swojego ciała, do tego, jak podchodzi holistycznie do całego swojego zawodu, którym jest piłka nożna. Wydaje mi się, że już dużo poopowiadałem i że zachęciłem do tego, żeby przeczytać książkę Nienasycony Robert Lewandowski, która jest po prostu bardzo fajna, a polecam ją. Ja już ją przeczytałem ponad rok temu, chyba 2 lata temu i teraz jak przeglądałem sobie książki u siebie w domu, żeby powiedzieć, co ja bym mógł takiego polecić, zarekomendować z rzeczy, które przeczytałem już jakiś czas temu. No i właśnie ta książka mi się rzuciła w oczy i to było numer 1, co pomyślałem, kurde, jak to jest możliwe, że jeszcze o tej książce nie powiedziałem. Także teraz o niej mówię, polecam Nienasycony Robert Lewandowski. Na dzisiaj to już wszystko, zapraszam do kolejnych odcinków z zarówno tej serii właśnie inspiracji piątkowych, jak i pozostałych filmów na kanale na YouTubie, no i w inne media społecznościowe, na fanpage'a na Facebooku, czy dużo więcej prywaty znajdziecie na Instagramie. Na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia. Hej!